Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, sensacja przed Wielkanocą o Kasi to prawda. Nie klamali. Katarzyna Cichopek od miesięcy jest na ustach niemal wszystkich. Głosny rozwód. Romans z Maciejem Kurzajewskim i medialna wojna z Pauliną Smaszcz sprawili, że niemal nie ma dnia, by o niej nie pisano. Z okazji zbliżającej się Wielkanocy oczywiście gwiazda TVP została zapytana, jak spędzi święta. Aktorka zaskoczyła tydzień temu wyznaniem, że zgodnie z tradycją wyjazda z Polski na początku kwietnia. Wielkanoc w tym roku wypada dość wcześnie, więc od razu media oznajmiły, że Kasia nie spędzi tego czasu z Kurzajewskim. Jak sprecyzowała w Super Expressie Kasia, faktycznie leci do ciepłych krajów z córką i bez Macka, ale na Wielkanoc wraca do Polski. Od 20 lat, w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop, to taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenka tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowym, mówi w tabloidzie. Dodala, że syn nie leci z nimi, bo szykuje się do egzaminu ósmoklasisty. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków. Zostanie pod opiekę taty, poinformowała. Niespodziewanie Cichopek zaczęła zachwalać byłego męża, co ostatnio jej się nie zdarzało. To cenne, że i w sprawach Adasia i Helenki jest między nami pełna zgoda i jeśli trzeba, dajemy sobie dodatkowe dni z dziećmi. Tak będzie w najbliższe święta, ponieważ ja spędziłam ostatnio z Adasiem i Helenka więcej czasu. Marcin będzie z nimi Wielkanoc, wyznała Katarzyna. Jak zatem będzie wygląda z Wielkanoc Kasi? Okazuje się, że ona spędzi oczywiście z ukochanym Maciejem i prawie teściowa i swoimi rodzicami. Postanowiłam, że zrobię tradycyjny, polski sernik z lukrem i rodzynkami, choć modne essa teraz te japońskie. Moja mama i mama Macka też doskonale gotuje, więc będzie pysznie. Ale najważniejsze jest to, że będziemy razem i że wszyscy bardzo się kochamy i wzajemnie szanujemy. Takiej atmosfery życzę każdemu. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze, dodaje Kasia.